Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Trzy52 i moi drodzy, witam was w trzecim odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Zagadka Orków Prolog. Wow, skomplikowany ten tytuł. Moi drodzy, no, jesteśmy w nowej części wyspy, doliny, wyspy, cokolwiek. Wiecie co, ja bym sobie zostawiła na razie te krwiopijce w świętym spokoju i spróbujmy wejść do tej fortecy, do tego zamku. Tutaj mieliśmy znaleźć naszego przywódcę, więc rozejrzyjmy się może tutaj. Co prawda jest tutaj jakieś obozowisko i tak dalej. Muzyka ze starego obozu. Fajnie, dobrze się dowiadam. Wow! Co to była za ścina? Chyba się doczytywał jakiś teren. Mamy pierwszy kuferek. W kuferku dwa eliksiry życia i pierścień magii. Wiecie co? Wydaje mi się, że my nie będziemy mieli żadnych nauczycieli, bo z tego co ja widzę, gra daje nam naprawdę bardzo dużo mikstur stałych i tak dalej, więc coś mi się wydaje, że może nie być żadnych nauczycieli. Co najwyżej do otwierania... Nie znam się na otwieraniu do otwierania zamków, właśnie. Może co? Może najpierw wejdziemy na górę. Przed nami długi odcinek 40-minutowy, także lecimy, robimy jak najwięcej, co się da. Mam nadzieję, że nie dostaniemy tutaj gdzieś przez łeb czy coś, że nie stanie nam się jakaś krzywda. Okej, okay, tutaj jest taki dziwny balkonik, na którym rośnie głazorost. Okej, okay, tam są zębacze, w ogóle... Oho, czy tam jest flaga prowadząca na ziemię orków? Flaga, to takie znaki orkowe tak jakby. Tam mieliśmy iść w tamtą stronę, ale na razie zrezygnowaliśmy. Tutaj jest bardzo ładny punkt widokowy i z tego co widzę jest dosłownie model zamku ze starego obozu, bo mamy też tutaj to miejsce, po którym można się wspinać w zwykłym gotiku dwójce, z tym, że tutaj jest po prostu wejście do zamku, a ten zamek jest tak jakby obrócony, ale no model wydaje się być identyczny, tylko ze zmianą jakby położenia, w sensie jakby obrócić ten zamek w drugą stronę. No, fajne rozwiązanie, nie powiem. Oryginalnie. Tutaj coś znajdziemy. W ogóle nie wiem, dlaczego gra tak zaczęła klatkować nagle. No dobrze, tutaj nic nie ma. Na razie wydaje się, że nie ma tutaj żywej duszy. Wróćmy więc na dół i zobaczmy, co znajdziemy dalej. Wybaczcie za poidło w tle. Oczywiście moja świnka morska postanowiła pić tak głośno, że oczywiście słychać ją na odcinku. Ja nawet nie jestem w stanie w postprodukcji tego wyciszyć, także... no, będziecie musieli to znosić. Dziękuję, świnko morsko, że przestałaś. Dobrze. Zeszliśmy na dół, słyszę ścierwojada. Znowu zaczęła, dobra, nieważne. Ten kufer otworzyliśmy. W porządku. Zróbmy zapis, bo skoro zlazłam już z góry, to nie chcę tam wracać ponownie. Tutaj nic kompletnie. Nie wiem, czy najpierw obejść górę, czy dół. Nie wiem, no musimy po prostu zbadać całe to miejsce. Tutaj jest swoiste więzienie. Bez właściwego klucza nigdy... Okej, okay, musimy mieć na uwadze, że gdzieś tutaj może leżeć kluczyk. Bez właściwego klucza nigdy... No, tylko fajnie, że ja to mogę zebrać sobie przez kratkę, nie? Jezu, nie powinnam tak gry bugować. Znaczy, to nie jest bug, no nie? Ale no, skoro nie mam klucza, to skorzystam w ten sposób. Mogę coś zebrać z tej celi? Nie. Tutaj już się zabezpieczyli. Dobrze. Podejrzewam, że kluczyk gdzieś tutaj leży. Ewentualnie będzie miał go jakiś szkielet. Bo nie wiem, czy tutaj możemy się spodziewać jakichś ożywieńców, czy niekoniecznie. Ciężka sprawa. Dobra, pozbierane, pozbierane. Ten będzie zamknięty. Nie znam się na otwieraniu. A ten na szczęście jest otwarty. Dwie miksturki, młotek, strzała i łuk wierzbowy. Fajnie. A w ogóle jak tam nasza zręczność? Mamy zręczności 70. Okej, okay, czyli w sumie gra nam dała wolną rękę w co, pod co chcemy jakby grać. No ja będę chciała raczej grać pod siłę. Chociaż granie pod zręczność jest bardzo fajne. Ale ten łuk jest bardzo słaby jak na taką ilość zręczności, którą nam dano. Dobrze, może wyjdziemy sobie tędy, może nic mi się nie stanie. Zobaczymy. Siup. Dobra, udało się. Tutaj mamy jakieś paczki z bronią. Jakieś zestawy broni. Tam jest jeziorko.
Po drugiej stronie płotu słyszę krwiopijcę i widzę, że możemy sobie wyjść tędy w ogóle poza jakby obóz. Nie chcę tego na razie robić. I super, mamy patelnię. Chciałabym również z niej skorzystać. O matko, to jest to lamerskie pieczenie mięsa. Ej, tutaj ktoś chodzi. Poszukiwacz. Chwila. Okej, koniec? Czemu nie mogę z tobą pogadać? Ja też jestem poszukiwaczem. Hej, ty, no kurna. Ej, nie mogę, no. No dobra, widzę, że nie jesteśmy tutaj sami, tylko mój bohater to olał. Czy myśmy tam na górze byli? Nie. Dobrze, ale mamy jeszcze to miejsce do sprawdzenia. Okej, to wygląda podobnie. Dobra, tutaj widzę, że ktoś mieszkał, ewidentnie. Sporo towarów do zrabowania, które znikają. Mikstura, to chyba siły. Nie, to była esencja jakaś. Wiecie, wyglądała jak taka żółta pomarańczowa. Coś w tym stylu. W ogóle widzę, że troszeczkę dziwne kolory są tutaj, w sensie... Nie znam się na otwieraniu. Dobra, widzę, że będziemy musieli tutaj wrócić, jak znajdziemy kiedyś jakiegoś nauczyciela. Bo myślę, że będzie jakiś nauczyciel do otwierania zamków. Musi być, bo tych zamków jest po prostu za dużo. Tutaj zostało za dużo jedzenia, w sensie coś mi nie gra w tym zamku. On wygląda na taki... Wygląda na rozwalony, ale nie wygląda na typowo jakiś zaniedbany. Tutaj też, wiecie, pochodnie się palą, wszystko. To wręcz nie miałoby sensu, że nikt tutaj nie mieszka. Może znajdziemy kogoś w którejś z tych chat? Czy coś w tym stylu? Kolejny kufer zamknięty? Nie znam się na otwieraniu. Dokładnie, zamku. No dobra, zbieramy co się da. Musimy sprawdzić każde miejsce. Zastanawiam się tylko, gdzie jest nasz przywódca, bo mówił, że pójdzie w tę stronę. Przywódca, dowódca, no nieważne. Ale nasz przełożony po prostu. Mówił, że będzie szedł w tę stronę. Mamy też wytrychy. A skoro dostaliśmy również wytrychy, to podejrzewam, nie znam się na że musi być jakiś nauczyciel otwierania zamków. Może ten poszukiwacz by mnie nauczył. Tylko, że on jakoś nie jest za bardzo skory do rozmowy. I zauważyłam, że w niskich pomieszczeniach gra mi nie daje skakać. Też ciekawa mechanika, ciekawa sprawa. Dobrze, no ale mamy ten nieznany zamek. Ten poszukiwacz dalej tam coś smaży. No niestety nie dała mi z nim gra porozmawiać. Może to będzie możliwe później. Dobrze. Tutaj może... Okej, no. Bardzo ciekawa lokacja, w sensie naprawdę... Nie znam się na otwieraniu tam zamków. Też coś jest, jakaś wnęka, tam możemy się dostać, tamtędy. Dobra, dużo zwiedzania jest, dużo znajdziek. To lubię, jest fajnie. O, tam chyba stoi nasz przywódca w ogóle. Może on nam powie, żebyśmy porozmawiali z tym poszukiwaczem. W ogóle winogrona są też dodane, nie było ich normalnie w gotyku podstawowym. Może on ma kluczyk też do tamtego miejsca, które jest zamknięte. Hej, 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 Erwin. Hej. Aha, Ende. Dobra, super, fajnie. Nie mam ci w takim razie jeszcze nic do powiedzenia? Mimo, że przeszłam pół mapy? Znaczy, dobra, nie wiem, jaką ilość mapy przeszłam, bo moja mapa w tej modyfikacji jest ogromna. Wow, sextans, nie wiem po co mi to. Czy będziemy mogli z kimś handlować? Wątpię w to. Chociaż, kto wie, może za to będziemy mogli kupić więcej mikstur stałych. Dobra, tutaj są tylko zbroje, jakieś książki, nic z tych rzeczy. Zbroja paladyna oczywiście, kolejna. Co? Okej, wow, jest runa teleportacyjna. Do twierdzy. Dobra, super, mamy system teleportacji, to jest też bardzo duży plus. Będzie łatwiej zdecydowanie przemieszczać się po mapie. Ostatnimi tygodniami nasze kopalnie pracują pełną parą. Nie zdziwiłbym się, jeśli za niedługo zacznie nam brakować rąk do pracy. Na chwilę obecną przynajmniej mamy chwilowy spokój z orkowym klanem nawiedzającym nasze tereny. No właśnie, tak jak myślałam, orkowie. Ciekawi mnie, skąd oni się tutaj biorą. Czyżby w pobliżu znajdowała się przełęcz do Doliny Corinis? O proszę bardzo, Lord Rehmon. Minęło zaledwie kilka dni, a Aldrig znowu ma problemy ze skazańcami. Tym razem uciekło już 4. Ech, będę musiał wysłać mu niewielkie wsparcie. Myślę, że 5 dodatkowych strażników wystarczy mu, a o tym zajeściu lepiej by było, gdyby to Morisi nigdy się nie dowiedział.
nie byłby z tego powodu raczej zadowolony. Lord Rechmon. Tam chyba Erwin się rzucał na jakieś potwory na dole. Okej, mamy troszeczkę wyjaśnienie. Tak jak myślałam, klan orków, zresztą nazwa modyfikacji też nam na to wskazuje. Erwin chyba zszedł na dół i postanowił coś bić. Na to mi wygląda. No dobrze. Okej, bo my tam sobie ominęliśmy przejście. Nie wiem, czy mogę tędy sobie na przykład przejść. Byłoby super. Oczywiście to tak nie działa. Kiedy zrobiłam zapis? Przed skokiem, dobrze. Bo wiecie, chciałam sobie szybciej przejść, a nie wyszło. Może gdybyśmy tak pod skosem? Skoczyli sobie? O! Dobra, no widzę, że ewidentnie ktoś coś tu leje. Nie wiem, czy tędy przejdę, no. Czy drzewo mnie nie zablokuje? Nie, na szczęście nie. Ale to mi dalej nie uświęca mnie, nie? Dobra, bo krwiopice się wkurzyły. Chodź. Ale zejdź mi z nad głowy. Dziękuję bardzo. No chodź. A to młody krwiopica, dobra. Nie wiem dlaczego zbagowało mi się coś, mam dwie runy. Przecież powinnam mieć jedną runę tylko. Aha, ona się daje na dwa sloty jakimś prawem. Cholera wie dlaczego. Okej, tutaj są te zębacze. Na razie nie chciałabym tutaj iść, bo mamy nieskończoną sprawę w tym zamku. Już jeden tam na mnie mruczał. Czy on zabił tego poszukiwacza, czy w czym rzecz? Bo już się pogubiłam. Tutaj są topielce, kretoszczury. Ta wyspa jest ogromna. Po prostu. Ogromna jest totalnie. Dobrze, poszukiwacz żyje. To jest jakiś plus. Może będę mogła z nim kiedyś wreszcie porozmawiać. Albo sam musi mnie zaczepić po prostu i się mnie zapytać, co ja tutaj na zwyczajnym świecie nie znam się na otwieraniu robię. Ej, no panie poszukiwaczu, dlaczego nie mogę z tą gadać? Dobra, tu jest kolejne wyjście. Tam była w ogóle jakaś komnata na piętrze, do której nie mogłam się za bardzo dostać. Ciekawe to wszystko. Tutaj kolejne wyjście na górę. Kiepski miecz znalazłam jakiś. Kiepski miecz dwuręczny, surowa stal. Jakiś lepszy miecz. Kiepski miecz półtora ręczny. 10 siły nam brakuje, to nie powinno być jakieś bardzo problematyczne później. To jest chyba jednoręczny? Tak, jednoręczny. Chociaż ta nasza broń, którą aktualnie mamy, też jest, ma dosyć długi zasięg, a to też jest bardzo dobre. Dobrze, gulasz, jakaś książka, ale to nas też nie uświęca. Jest jeszcze kilka miejsc, których nie odwiedziłam, ale kompletnie nie wiem, jak tam wejść, bo gra nie za bardzo też mi podpowiada. Bo podejrzewam, że da się tam wejść, skoro ewidentnie, wiecie, coś tam leży. No dobrze, no sprawdźmy po kolei. Tutaj też mogę iść. A tutaj przy tym kociołku coś jest? Jest fajka. Jest poszukiwacz, który dalej nie chce ze mną rozmawiać. Dobrze, jak wyjdę tutaj, to coś znajdę? Nie mam pojęcia. Tutaj nic. Naprawdę bardzo ciekawy teren. Trzeba przyznać. Bardzo ciekawy teren. Okej, poszłam tutaj, widzę, że po nic. Ale lepiej to wszystko sprawdzić i rozejrzeć. Dobrze, no widzę, że modyfikacja będzie moim zdaniem na dłużej niż te 5-6 godzin, które są przewidywane. Przynajmniej dla mnie. Bo ja widzę tutaj bardzo duży potencjał w tej modyfikacji. Widzę tutaj bardzo dużo miejsc do odwiedzenia, bardzo sporą mapę. Ułatwia na pewno nam wiele rzeczy ten system teleportacji. Gdyby nie on, to byłoby kiepsko. I tutaj ktoś coś pichci? Coś się tutaj gotuje. Ciekawe, ale naprawdę miejsce wygląda, jakby było opuszczone w pośpiechu. Niedaleko będą właśnie te ziemie orków. Podejrzewam, że pójście tam nie byłoby teraz dobrym pomysłem.
Myślę, że powinniśmy się wrócić z tego miejsca chwilowo i pójść w stronę tamtego kręgu, który widziałam. I później najwyżej tutaj przyjść. Drugi raz. A nawet nie przyjść, tylko się właśnie przeteleportować, bo to byłoby całkiem okej. No dobrze. No to tak, zbieramy dalej. Tutaj to się pali. Jest dużo skrzynek. To znaczy, że nauczyciel musi być gdzieś. Może właśnie w okolicy tamtego cieniu stwora, tamtego kręgu, tamtej doliny. Tutaj się sam sobie kocioł gotuje. No, nie wygląda to zbyt zachęcająco. Wybaczcie, że mamy aktualnie symulator zbierania i symulator chodzenia, ale Gothic czasami taki jest, wiecie? Nie znam się na otwieraniu. No jasne, że się nie znamy, wiemy o tym, Bezi. Znaczy Bezi, to nie jest Bezi. Znaczy Bezi, ale inny Bezi, bo też typ nie ma imienia. Nie znam się na otwieraniu. A przynajmniej my go nie znamy. Dobrze. Zwiedziliśmy, co się dało chyba. Tu jeszcze może coś być? Nie wiem. Tu są jeszcze jakieś wieżyczki i coś porozwalane. Coś się na mnie triggeruje w jakimś miejscu. I to brzmiało jak jakiś cieniostwór albo ogar, bo one tak brzmią, jak się triggerują. Dobrze, tutaj coś, gdzieś, nic kompletnie. Dobra, możemy sobie tutaj wejść. Widzę, że Erwin poszedł na sam przód. I widzę, że tam też możemy się dostać. Chciałabym... Chciałam sobie zrobić pewną rzecz, ale gra mi nie dała i nie wiem, gdzie się zapisałam. O matko boska. Gdzie myśmy się zapisali? Wait, what? Aha, dobra. 10:10, tutaj się zapisałam. Bo tam widziałam, że można wejść na tę wieżę i może tam coś jest. Aha, tutaj jestem, dobra. Wiecie co? Bo mnie zastanawia sterowanie. Hud mamy pod lewym altem. Nie, moment, co? Sterowanie, hud, bieg, minus? Kto to ustawił? To wiecie co, sterowanko, weźmiemy sobie to na shift. O, i teraz będziemy mogli normalnie sobie to ogarnąć. Kto to ustawił pod minusem, w sensie what? To tak się da w ogóle? O, tutaj też widzę, że coś może być w tym miejscu. Na tym daszku. Co się tam na mnie triggeruje na dole? Jezu. Dobra, save. Dobra, doskoczę. Okej, dobra, doskoczyłam sobie. To tak. Jeszcze jeden save. Super. I teraz pytanie. Aj, o Boże, przeżyłam to, o matko boska. Dobra, super. To w sumie mogliśmy nawet wejść tędy sobie. Fajnie, że można się powspinać na te ruiny. To nie miało tak wyglądać. Fuck. Chyba wiem, jak mniej więcej powinnam wejść. Ale nie w ten sposób, o matko. Dobra, wiecie co, dam sobie spokój chyba z tamtym miejscem. Mam nadzieję, że mój bohater umie pływać, nie tak jak w poprzedniej modyfikacji. Wiecie co, chyba stąd spadamy chwilowo. Ubijemy sobie trochę ścierwojadów. A czemu wy takie poobijane? Dobrze, moi drodzy, wrócimy się w inne miejsce, bo tak jak pamiętacie, zostawiłam taką dolinkę, bo właśnie chciałam się dostać do tej twierdzy, jak już ją zobaczyłam na horyzoncie. Ale w sumie moglibyśmy się cofnąć w inne miejsce. Tutaj mi coś zeszczerzciło, ale chyba nie ma tutaj już nic raczej.
Więc pójdziemy sobie w tamtą stronę. Widzę też, że robi się ciemno, więc moglibyśmy się przespać w tej chatce. Która jest godzina? 18:33, no właśnie. To tak, pójdziemy się przespać w tej chacie i pójdziemy sobie w stronę tamtego kręgu i w stronę tamtego cieniostwora. I potem pójdziemy sobie gdzie indziej. W sensie właśnie wrócimy w stronę tamtej fortecy, tamtego zamku. Twierdzy w sumie. Tam na teleporcie jest napisane, że to jest twierdza. No to uznajmy, że to jest twierdza. Dobra, do rana. I idziemy do tamtego miejsca. Pójdziemy sobie tędy. Bo tutaj były topielce. Więc pierwsze co zrobimy, to się pozbędziemy właśnie ich. Nie wiem, jak ja sobie poradzę z takim topielcem. A tam są jeszcze zębacze też, dobra. Okej, on mi nie zrobił nic praktycznie. O, cześć! Siemasz! Ła, ugryzł mnie. Ale zrobił mi tyle, że praktycznie wcale nic. No dobrze, tutaj tylko ziółko było. Niebieski bez. W porządku. Jest coś tak ciemne, jakbym się przespała do... znowu do wieczora, no ale przecież nie spaliśmy do wieczora. Tutaj może coś być przy tym... Okej, tam są szkielety. Już widzę. Że tam jest szkielet mak i tak dalej. Może być ciężko w tamtą stronę. Wiecie, jak sobie tam nie dam rady... to po prostu się cofniemy, nie? Bo to nie ma sensu. Ja widzę, że tam jest okolica na pewno niebezpieczna i to widać od razu, że jest to miejsce bardzo tajemnicze i bardzo emanujące jakąś dziwną czarną magią. Tutaj nic nie ma, dobrze. Dobrze wiedzieć, że tutaj ewentualnie mamy czyste plecy, nie? Dobra, sporo ziółek. Czy jakieś zębacze jeszcze zostały w okolicy? Ciężko powiedzieć. Tak, zostały. To wiecie co? Dobrze by było najpierw tymi zębaczami się zająć. Zamiast iść do tych szkieletów. Chodź, panie mruczący. Wykończymy sobie te mruczki i podejdziemy do tego kręgu. A to dlatego słyszałam podwójne mruczenie. Dobra. Wszystko jasne. W porządku. Zapisujemy dalej i idziemy. Pójdziemy sobie najpierw przy tej krawędzi. Żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko tu jest zabite. Okej, krwiopijce zostały. Dobra. Chodź, chodź. Chodźcie obie. I tutaj już wracamy do miejsca, w którym żeśmy chyba byli. Chyba. Tak na 99%. Tam był niedaleko ten aligator. Tak mi się wydaje, że... to już jest to miejsce. Dlaczego te krwiopijce tak mnie biją? A wiem, bo nie mam kryta. Jakimś cudem. No nie wiem jak... Okej, okay, mamy jedną pełnię życia też. To jest dobra wiadomość. 5 smażonych mięs. Dobra. Widzę, że te smażone mięsa to też mi dużo nie dają, jak je jem. Serek i szynka dużo dały. Jak stoimy z czasem? No, coraz bardziej krucho, a my tak naprawdę nie mamy dalej niczego. No dobrze. Nie wiem, czy jest sens, żebym zbierała te rośliny. Ich jest tutaj bardzo dużo. Przy okazji jest tutaj właśnie ten cieniostwór i wiecie co? Może byśmy podeszli do tego cieniostwora? Chodź, chodź. Może to jest głupie. Jestem w stanie sobie z nim poradzić, z tego co widzę. On się troszeczkę pobagował nawet, bym powiedziała. Okej, 2 mięska z niego. Mam nadzieję, że nie zaboli mnie to jakoś bardzo, jakbym później... Znaczy, mam nadzieję, że nie ma nauczyciela od skórowania, nie? Nie wydaje mi się raczej, żeby był. Tutaj? O, kolejny cieniostwór. Ciekawe. O kurna, to są wargi. One mnie zabiją, no właśnie, dobra.
sobie poszłam tak na luziku. Mam nadzieję, że po tym cieniu stworzy to się zapisałam. Dobrze, wiecie co? Cofam to, wracamy w stronę tamtej fortecy. Od razu się możemy przeteleportować nawet. Okej, tepą mnie na górę. Dlaczego? Bo widzę, że tam są przeciwnicy, którzy niekoniecznie są dla nas na aktualną chwilę. Znaczy się, wargi nie są jakieś tragiczne, pod warunkiem, że są pojedynczo. Jak ja mam stąd zejść? Nie są tragiczne pod warunkiem, że są pojedynczo. Kurna, jak ja tu wlazłam? I pamięta ktoś? To powinna być chyba drabina. Dokładnie. Jest drabina. Tam w ogóle też można się dostać, tylko... A nie, tam żeśmy byli. Dobra. Oho, gra ścina, nie wiem dlaczego. Nieważne. No, puszczę się. Dobra, dziękuję. Tak jak mówię, tam nie było jakoś źle, nie było tragedii, ale z tego co widzę, wargi, szkielet mag, szkielety, ciekawe czy to były zwykłe, czy to były wojownicy, ale wyglądają mi na wojowników, więc to raczej nie jest miejsce dla nas. Troszeczkę jeszcze powinniśmy pochodzić po takich terenach, gdzie są przeciwnicy w miarę, wiecie, w miarę okej, okay, tak? Czyli krwiopijce, zębacze, ocieniostwór też ujdzie, tam był jeden właśnie, bo... Słyszałam go. Ale no... Wiecie. No tutaj są właśnie dziki. Ewidentnie gra chciała, żebyśmy przyszli w te okolice najpierw. A nie koniecznie w stronę tamtego kręgu. No więc tak zróbmy. Chodźmy w tamtą stronę. Zobaczymy, co się później stanie. Wiecie, nie chcę specjalnie chodzić po miejscach, gdzie będę lamić, bo to nie o to chodzi w takiej grze. Chodzi o to, żeby po prostu... O, pięknie, smoczy korzeń kolejny. Chodzi o to, żeby sobie ładnie przyekspić. Omijać potwory, które są na razie nie dla nas. Pojedynczy warg jak najbardziej w grupie może być kłopot. Dobra, wiecie co, na dziki to może w sumie niepotrzebne mi pojedyncze. Tylko dziki. Właśnie, szczególnie jak mi wejdzie kryt takiego dzika, to w ogóle już nie ma żadnych problemów. Słyszałam też jakieś gobliny tutaj. Tam są topielce. No jak widzicie, tutaj ewidentnie ścieżka jest usłana przeciwnikami w sam raz dla nas. Nie za łatwe, nie za trudne. O matko, chyba się wpieprzyłam w wojowników, co? Nie, tu jeden wojownik do mnie biegnie. Dwóch, dobra. Dobra, bo ten wojownik kolejny to będzie mnie lał bardzo. Dobra, teraz powinno być spokojniej. Odpaleńce. Widzicie, no nawet wojownik gobliński jest w stanie zrobić nam sporą krzywdę. A co dopiero, jakbyśmy poszli na jakieś szkielety, czy właśnie na jakieś inne te potwory. Jesteśmy w okolicach terenów orkowych, ewidentnie to widać. A ty co? Skąd żeś się tu wziął? Gdzie mój kryt? Dziękuję. No dobrze, kolejne rośliny. Okej, sprawdźmy sobie tą chatę spaloną. Tu jest szkielet i kuferek. W kuferku 25 sztuk złota, amulet duchowej siły, 9 wytrychów i 3 mezurki. No te wytrychy to ewidentnie na później są dla mnie tutaj przewidziane. Coś się tutaj pali obok mnie. No, widzicie, kolejne dziki. Tam były też zębacze, kawałek dalej. Ewidentnie przeciwnicy dla mnie. Topielce, dziki, zębacze. Wiecie, no nie mówię, że warg nie jest dla mnie, bo cieniostwór też niby nie jest, a udało się go pokonać, ale to jest trochę inna sprawa. Dobra, wypijmy sobie taką setę i lecimy dalej. Jak widzicie, modyfikacja jest nastawiona na sporą liczbę chodzenia, na sporą liczbę eksploracji. Nie ma tutaj za dużo zadań, przynajmniej chwilowo. Więc korzystajmy z tego, póki możemy. Pozwiedzajmy świat.
Pozwiedzajmy tę mapę. Cześć topielcu. Okej, okay, tam są jakieś zabudowania kolejne. Zębate ziółko. Tu mogę też przejść, tutaj są topielce. Wiecie co, dobra, nie chcę na razie iść wzdłuż wody. Tam jeszcze można iść jakiś kamienny krąg. Jezu, ta mapa jest za duża, ludzie drodzy. Dobrze, widzę, że przechodzimy na... Oho, kąsacze. No kąsacze to może nie są kompletnie dla mnie, dobra. Przejdziemy sobie tędy. Już wybiegły, czyli orkowe ziemie ewidentnie. No, wyjdę? Ale gro, daj mi... Kurna, wyleczyłam. Aha, dobra, nie podoba mi się, co te kąsacze robią. One idą za mną. Cześć, kąsaczu. Hej. Dobra, ja nie powinnam za nimi iść chyba. Co ja robię w ogóle? Idę za kąsaczem, nie? Dobra, najwyżej mi się utopią. Mam je gdzieś. Co one robią w ogóle, nie? Nie, bo mi dzik chce atakować tego kąsa... Chodźcie tu. Jesteście moje, a nie tych kąsaczy. O, orkowe tereny. Widać to i czuć to. Kąsacze pierwsze, co zrobiły na mnie, wyleciały. To też dużo... Jezu, co ta gra tak dzisiaj klatkuje? Boże, jak tak ścina, to ja mam wrażenie, że zaraz mi coś wywali, wiecie. Górski ścierwojad, cześć. No, chociaż tam są bardziej te orkowe tereny, bym powiedziała. Wow, 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 nie chcemy tam wpaść. Jest przejście przez most, dobrze. Strzała, list. Super, lekki orkowy topór. Co to za list? Zanim sprawdzimy kufer, to go przeczytajmy. Lordzie Timorosin. Nasze starania zakończyły się fiaskiem. Orkowie po raz kolejny zaatakowali dolinę, tym razem z podwojonymi siłami. Próbowaliśmy stawić im czoła, dzielnie walcząc o każdy skrawek ziemi, ale ich przeważające siły zmusiły nas do odwrotu. Przejęli wszystkie nasze kopalnie, przystąpili także do oblężenia Thorgardu. Lordzie, bez twojego wsparcia twierdza nie utrzyma się dłużej niż kilka dni. Niech nas ino strzeże Lord Rehmon. Dobrze, czyli ewidentnie stało się coś złego tutaj. 10 bełtów, amulet magicznego pancerza, bardzo fajny amulet, esencja many i 2 eliksiry siły. Dobra, pierwsze co robię, to piję te eliksiry siły. To jest fakt, proszę mi to dać, szczególnie, że wiecie. W sumie moglibyśmy też zeżreć te smocze korzenie i tak dalej. Mam ich aż 4. Goblinie jagody mam tylko jedne. Nie, 2 mam, dobra. Nieważne. Ważne jest to, że ewidentnie miałam rację. Ewidentnie orkowie gdzieś tutaj stacjonują po drugiej stronie. W takim razie, zanim pójdziemy na drugą stronę, no to warto się rozejrzeć po tej stronie, prawda? Chociaż jak widzieliśmy, nie jest tutaj też aż tak bezpiecznie, no bo już przybiegły na nas kąsacze. Czyli wyszłoby na to, że w teorii jesteśmy na ziemiach jeszcze ludzi, ale w praktyce tutaj są namioty orkowe, no nie? Tam są zębacze w tym obozowisku. Dobrze. To co? Myślicie, że pójdziemy może na te zębacze, nie? Jezu, proszę mi tak przestać ścinać. Dobrze, że nie ma tutaj orków, tylko są zębacze w środku. No, halo. Chodź, mruczku, chodź. No tak jak mówię, zębaczy nie widzę. Dobra, niepotrzebnie się dałam. No, gro! Z zębacza było mięso? Nie, nic nie było z zębacza. Dobra. Elo, elo, witam. No gdzie mój kryt nagle zginął?
Tamte zębacze schodziły, a te no właśnie. Dobra, zbadajmy to obozowisko. Rdest polny, górski mech cholery. Kolejny, dobrze. Ziółko lecznicze, kolejne zioło. Te kąsacze, nie wiem co się z nimi stało, one gdzieś odpłynęły. No dobrze. Tam coś jest przede mną? Jaszczurka, faken. Paskudy. Średniorkowy topór. Ja się naprawdę zastanawiam, czy te jaszczurki to jest kwestia tego, że po prostu, nie wiem, kryty mi nie wchodzą w te jaszczurki. Czy o co chodzi? Dobra, kąsaczy nie ma chwilowo. Okej, kolejne topielce. Przyjemnie, bym powiedziała, w miarę. Ale raczej lepiej zrobić zapis. O, tutaj są te kretoszczury, które widziałam. Dobrze. Dobra, widzę, że kretoszczur mnie ugryzł, bo tak. Okej, topielec. Kurna, jaszczury. Paskudztwo. No chodź. Chodź, kretoszczurze, chodź. Jak widzicie, uznałem najpierw, że sprawdzimy sobie tę stronę. I w kolejnym odcinku prawdopodobnie przejdziemy sobie na drugą stronę. Górski ścierwojad. Cześć. W ogóle ominęłam jaszczurkę jakimś cudem. Nawet nie wiedziałam, że ją ominęłam, nie? Wiecie, może teraz po tych eliksirach siły sobie będę lepiej z nimi radzić. Byłoby super. Musimy sprawdzić na tej, no nie? W sensie jest jedna, więc jest jakaś szansa. Ona mnie może troszeczkę pogryźć, ale... Dalej jest tak, że... Obrażenia, które w nią wchodzą, to jest masakra, tragedia i w ogóle. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że nawet kąsacza bym była w stanie pokonać szybciej niż tą jaszczurkę. No ale jak mi tak będzie gra ścinała, to jak ja mam sobie poradzić? O, paskudo. Ale nie wyłaź mi stąd. Baget game. Wiecie, nie chcę też iść jakoś daleko z tą jaszczurką. Dobra, tak ją chyba załatwię. No i dlaczego za nią jest tylko 140 punktów doświadczenia? Ktoś mi to wytłumaczy? O Jezu. Dobra. Myślę, że będziemy powoli kończyć. Chociaż moglibyśmy jeszcze tam... Dobra, wiecie co? Bo to jest bez sensu. Dawaj mi to. Kolejny zapis. Sprawdźmy, co ta jaszczurka tutaj trzymała. Miksturę. Kolba. Okej. Okay. Czyli chodzi o menzurkę pewnie. Głazorost. Co to jest za roślina? Dobra, no nie będę zbierać już tych ciemnych grzybów. Dajcie żyć. O! Roślinkę to akurat może zbiorę. Dobra. Tam jest więcej tych jaszczurek. Mi się to cholernie nie podoba. Poszłabym w drugą stronę, tam gdzie są topielce, bo tam jest dużo przyjemniej niż w tym miejscu. Ale ciekawi mnie, co może być w tamtych chatach. No podejrzewam, że nic konkretnego. Wiecie co, może byśmy wodą poszli? Obejdziemy sobie te jaszczurki. Sprawdzimy, co jest na samym końcu. O, tam jest na przykład aligator. Już lepiej. Podoba mi się jeziorko. Bardzo ładne, bardzo stylowe, bardzo fajne. Zaraz będziemy kończyć odcinek, tylko bym się chciała tutaj dostać.
Tam są dziki właśnie, tam są aligatory. No a pomiędzy są oczywiście jaszczurki jakieś głupie, nie? Zrobione bez sensu. Cholera wie po co. Cześć, dziki. Fajne dziki. Lubię takie dziki, które schodzą na mało hitów. Tam jest jakaś jaskinia. Od razu ją zauważyłam. Kurczę, bardzo przyjemnie mi się zwiedza. W sensie ja bardzo lubię chodzić i po prostu wszystko wyrzynać, no nie? W sensie dla was to może być troszeczkę nudne, no chyba, że was interesuje to, jak wygląda mapa, no nie? Ale sami widzicie, że naszym głównym zadaniem aktualnie jest to, żeby się rozglądać. No to właśnie to robimy, no nie? Zwiedzamy nowe tereny. Cześć, aligatorze. No chodź tu. Bardzo lubię aligatory, wiecie? W porównaniu do jaszczurek. Skoczymy jeszcze do tamtej jaskini. No i właśnie, ta jaszczurka powinna dostawać tak jak ten aligator. No właśnie, to jest zajebiste. Dobrze. Chodźmy z dala od tych jaszczurek. O, jeszcze jeden aligator. O, jeszcze dziki. Dobra, to się zabawimy jeszcze z nimi. Pięknie. Jeszcze tego aligatora machnę. I pójdziemy do tej jaskini, która tam jest. Tutaj widzę, że chyba będzie kolejny albo górski mech, albo smoczy korzeń. Górski mech. No dobrze. Zapis, sprawdzamy jaskinię i po tej jaskini się prawdopodobnie z wami pożegnam. Tutaj mi się nie podoba coś, bo tutaj... A nie, to korzeń leczniczy. Myślałam, że krew jest na drzewie. O, goblinie jagody. Słyszę wilki. Dużo goblinów wojowników, bo już to widzę. O, to jest tylko taka mała jaskinka, dobra. Chodź, paskudo. Pięknie, kolejny poziom. Ale mi wpierdzielił. Super. Słyszę wilki, ale to chyba nade mną, wiecie? No chodźcie, sukienkoty. Wojownika najpierw. Wojownika. Jezu, zabij go. Zabij go, zanim on zabije ciebie. Uff, dziękuję. Wow, 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 wow. I tam coś jest ze ścianą? Jakiś magazyn? Aha, bo tutaj są drzwi, okej. Okay. A ja tak myślę, co? Jakim cudem magazyn, skoro tutaj nie ma dalszego przejścia, nie? Dobra, miksturka. Może nawet ze dwie. I lecimy. Przypomniało mi się też, że mamy miksturę prędkości. Górski mech, dziękuję. Zardzewiały krótki miecz, witam. Ała, no kto to wymyślał? Takie co? No, mogę wyciągnąć broń? Słuchaj, pogryzł mnie, bo gra mi nie dała broni wyciągnąć, wiecie? Więcej was tu jest? Nie. Tu jest składzik z miksturami. Miecz paladyna, nóż na wilki, wow. Po co mi nóż na wilki? Dobija mnie tylko, że przeszliśmy sporą część wyspy. Wyspy, doliny. Nie znam się na otwieraniu. A na razie właśnie żadnego nauczyciela. Bez właściwego klucza nigdy tego nie. A, tutaj wchodzę. Jeszcze klucz w ogóle, nie? Skąd ja mam ci klucz znaleźć? Może jest w tamtym kufrze na wytrych. Cholera wie. No, gobliny nie miały żadnego klucza. Dobrze, moi drodzy, myślę, że to byłoby na tyle na ten odcinek. Usłyszymy się już w kolejnym. Gdzie postaramy się może zabić te jaszczurki, wiecie? I przejść tamtędy. I później pójdziemy sobie w drugą stronę. W sensie w stronę, gdzie jeszcze były tamte topielce, których nie zabiłam.
pójdziemy sobie tamtą stroną, a no może jeszcze uda nam się w kolejnym odcinku przejść na tereny orków. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz, a jeżeli chcecie widzieć więcej, to subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście. Lecę montować dla was ten film, słyszymy się już w kolejnym, prawdopodobnie tak jak zawsze, czyli we wtorek o godzinie 15. Trzymajcie się jeszcze raz, cześć!